Siema kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogmarcu. Wczoraj nic się nie działo, dlatego nie nagrywałam, to znaczy taki był dziwny dzień. Na leniwo trochę wrzucam wam, tylko byliśmy na lodach z dziećmi, tak to nic się nie działo, więc teraz wam wrzucę taki malusieńki fragmencik. No i tyle się działo. Nic się nie działo, dzisiaj też nie będzie się wiele działo, ale ten tydzień już, można powiedzieć, w czwartek wyjeżdżamy, to znaczy już w piątek, bo o 3 musimy w nocy wyjechać, żeby do koleżanki, której mąż będzie nas zawoził na lotnisko, jechać, a musimy być wcześniej na lotnisku, bo już o 5 musimy być na lotnisku. 2 godziny przed wylotem standardowo, no i 10, czyli po godzinie 10 przed południem powinnyśmy być w Palermo. Mam nadzieję, że pogoda będzie piękna, u nas też teraz piękna pogoda i powiem wam szczerze, że nie wiem, co ze sobą zabrać. Przydałaby mi się, pojadę jutro na zakupy, taka cienka pikowana kurtka. Myślę o czymś takim, ale pojadę na pewno w dresie i pojadę w tym moim bezrękawniku i nie wiem, czy mi to czasem nie wystarczy. Mam ten długi taki bezrękawnik i wzięłabym sobie dodatkowo jedną jeszcze bluzę, żeby mieć pod to, taką cieplejszą bluzę, żeby mieć właśnie pod ten bezrękawnik, ale też z drugiej strony przydałaby mi się taka pikowana, cienka, przejściowa kurteczka na sportowo, czy nawet teraz jak idę z psem na spacer czy coś, nie mam totalnie takich kurtek, mam tylko mam swoją taką wiatrówkę z Forefa, taki płaszcz rozkloszowany, ale obawiam się, że może to być, chciałabym z takim lekkim watowaniem jednak tą kurtkę i nie wiem, czy się nie przejadę jutro coś takiego cieplejszego sobie kupić, bo jeszcze tak się zastanawiam, czy ja o czymś czasem nie zapomniałam, ale nie mam, no nie mam takiej rzeczy. Czy wy też tak jak ja niezbyt pewnie czujecie się w takich miejscach jak hurtownie budowlane, gdzie są sami mężczyźni? Bo ja się zawsze tam czuję jakiś odmieniec, nie wiem czemu. No, ale misja załatwiona, byłam też na siłowni i powiem wam, że musicie mi, nie wiem, wyjeżdżamy niedługo, Wielki Świat nazywa i jadę w moim dresie podróżnym, ale mimo wszystko to jest jednak marzec na Sycylii i chyba wezmę sobie tą kurtkę, czemu ona wygląda jak nie czarna, ona jest... No ona jest już taka, powiem wam. Nie, no ona jest czarna dalej. To się tak wydaje w kamerze. To znaczy ona nigdy nie była taka turbo czarna, tylko ona jest taka czekoladowa, wiecie o co chodzi. No zresztą chyba to widać, ale trochę wygląda w kamerze, jakby była wyblakła. I myślała, bo na pewno chce sobie zabrać to. I pojadę do Sinseya, bo mi się bardzo spodobała na stronie Ramoneska i jest u nas. Jak ta Ramoneska będzie taka fajna, dłuższa, to ja sobie wezmę tą Ramoneskę i zamiast tej kurtki, tylko że ona jest, wiecie, też z membraną przeciwdeszczowa. No i na to w razie W na wieczory, bo teraz dość wiecznie jest na Sycylii, to co myślicie o tym? Ja nie wiem. Wyglądam jak... Nie, to tak, to znaczy to jest fajne tak na sportowo, samo, to jest fajny ten płaszcz. Jezu, odkąd ja go mam, odkąd zaszłam w ciążę z Laurą, to sobie go wtedy kupiłam, on jest z Forefa. Forefa, no. Fajne to jest, powiem wam. Ją bym sobie wzięła, bo ona jest, wiecie, ma membranę, jest wiatrochronna, ale to, albo to, jakbym miała tą Ramoneskę, to na Ramoneskę też by było spoko, bo to na to, to nie ma opcji. To samo albo no ta kurtka, powiem wam, nie wiem, czy jej nie zwinę jako takiej, nie daj Boże, jakby przyszedł deszcz, bo różnie bywa, czy ja sobie ją gdzieś nie zroluję i na dno nie wrzucę, ale to zabiorę na pewno.
bluzę, to i myślę, że pewnie to by było samowystarczająco. Chyba, że sobie kupię tą ramoneskę, to ona wiadomo, że biorę tylko plecak, zajmie mi miejsce, ale wtedy ubiorę sobie pod tą ramoneskę. Już tak robiłam, mam tę ramoneskę, tylko tej akurat bym nie chciała brać ze sobą. Ta ramoneska ma 1000, tamta jest właśnie z takim pasem, taka bardziej motocyklowa. Zobaczcie, jaka ona jest. Jutro podjadę, tak? No i ja już tak chodziłam w niej, że miałam ramoneskę. Tylko, że wiecie, ta ramoneska, ona jest taka dopasowana i nie ubiorę nic cieplejszego pod spód, więc dużo lepiej bym wyszła na tym, żeby sobie wziąć gruby na przykład sweter, czy coś, czy bluzę i to ubrała, no nie? No i będzie mi wtedy, bo chodzi mi o poranki i o wieczory, nie? Nie, tej ramoneski nie biorę. Jeszcze jedną opcją jest ta katana, nie? Mogę sobie wziąć katanę, ale ona ma napa. Jezu, jaką ją muszę... O, nie, dobra, ona odpada, bo ona ma napa urwanego. Urwałam sobie napa w niej. Ma na pewno urwanego napa, tak mi się kojarzy, no. Ma. Muszę kupić i zrobić z tym. I no tak też chodziłam kiedyś, pamiętam, ale nie. Biorę to na pewno, tą kurtkę na spód, gdyby rzeczywiście było jakoś bardzo wietrznie, bo nie mam żadnego takiego softshella. Nie chcę takich rzeczy kupować, bo ja w takich rzeczach nie za bardzo chodzę. Chyba, że coś mi się fajnego trafi w oczy, ale ja mam, widzicie, trochę tych przejściowych takich kurteczek i mam tą krótką, ale nie chcę brać tej krótkiej kurtki, w której dzisiaj chodziłam. Wiecie, taką tą czarną, krótką mam z Sinseya kurtkę. To mnie. No bo ona jest krótka, tyłka, ja biorę getry głównie, nie chcę chodzić z takim tupskiem na wierzchu i w ogóle, i mniej mi i tak będzie zimno, jakby miał być jakiś wiatr, no więc zdecydowanie tam mnie bardziej ochroni, bo to najbardziej chodzi, żeby pod nerki. A wietrznie zapowiadają, ma być ciepło, więc w ciągu dnia pewnie będzie cieplutko, że nie będzie tego trzeba, że wystarczy jakaś bluza czy coś, a może nawet krótki rękaw, oby tak było. Ale wieczory, wiecie, nie chcę się trząść albo nie wychodzić, bo mi będzie za zimno. Więc myślę, że sobie wezmę to i alpaczkę moją, bo ona jest taka golfik z alpaczki i jak przyszedłby chłodny wieczór, to sobie to ubiorę, golfik z alpaczki i będzie spoko. Więc tak. A jeśli kupię tą ramoneskę, to też sobie ją wezmę, bo ją po prostu ubiorę na siebie do samolotu, żeby nie zajmowała mi miejsca, a to na przykład wsadzę do plecaka, czy obie ubiorę na siebie, żeby, wiecie, co na sobie, to możecie zabrać ile chcecie, będąc ubranym, ale to na pewno zabieram. A pewnie będzie piękna pogoda. Piękną pogodę nam zapowiadają, a teraz ja sobie coś zjem, więc będę kombinować, bo pogoda ma być, tak jak mówię, ale najgorszy jest wiatr. Zobaczę, jak mi się coś spodoba, to bym sobie wzięła albo pod to taką właśnie tą kurtko-koszulę taką ciepłą. To by było fajne rozwiązanie, nie? Bo to jest takie cieplejsze i na to najwyżej to jakby było chłodno. I wiecie, no nawet w nocy lecimy, więc w nocy jeszcze u nas jest zimno, więc też trzeba się ubrać, nim dotrzemy, więc taka też by była fajna, coś takiego też bym chciała, już w tamtym roku miałam sobie tą kurtko, koszulę kupić, więc to by było fajne pod to, więc zobaczymy, albo jak będzie fajna ta ramoneska, bo ja Wam mówiłam, że mi się marzy taka motocyklowa, tylko że no, najbardziej by mi zależało na takiej totalnie vintage, nawet skórze, wiecie, prawdziwej skórze, no ale zobaczę, jak tamta będzie wyglądać. Śledzę na tym, ale nie znalazłam jeszcze nic fajnego, a jak już znajdę fajną, to jest za takie pieniądze, że owali owali.
Dobra, ja robię jakąś kanapkę, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłam i później będę sprzątać samochód. Postawiłam sobie wodę na herbatkę. Tak. Postawiłam, robię sobie herbatkę z cytryną i jestem już podekscytowana, tylko chcę się jakoś tak naprawdę kapsułowo fajnie spakować, bo to, że wiecie, może być 20 stopni a słońcu, a jak zawieje, to wcale może tak ciepło nie być. Dzisiaj u nas pokazuje, że jest na ten moment 14 stopni i w słoneczko jest fajnie, ale jak zawieje wiaterek, no to jednak jest chłodno by było w takiej na przykład bluzie, jak ja mam teraz na sobie, więc zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, ale już się nie mogę wyjazdu doczekać. Dobra, zaczęłam sprzątać auto, ale mąż mnie wyręczył. Dobra, sam to zaproponował. Może liczył, że jednak go to... Miałam czyścić dzisiaj, o, wyczyściłam sobie ostatnio suszarkę, miałam czyścić dzisiaj, no już nie widać, bo się zakurzyło. Ale miałam czyścić dzisiaj, bo moja pralka wymaga już naprawdę czyszczenia. Ale mam pranie, chcę, wiecie, wyprać i ogarnąć się z praniem. Dobra, spakuję się do takiego plecaka. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Ja mam trochę tych plecaków. Ogólnie teraz dużo reklamują tych plecaków takich otwieranych, wiecie, tak, do pakowania się. Ale do tego też się można przecież w ten sposób spakować. Tak zastanawiałam się, czy nie kupić plecaka, ale ja mam trochę tego. A ten jest spoko, bo wiecie, idzie tam upchnąć. I w ogóle jest mięciutki, więc wiecie, wkładając go do tego na jakby kontrolę jakaś coś, to naprawdę tu sporo rzeczy, tak wiecie, ładnie ułożonych jedne na drugie wejdzie. I na górę tylko kosmetyki, żeby móc płyny wszystkie wyciągnąć podczas kontroli. No i jest kieszonka fajna w środku, taka na dokumenty. Nie ma nic gorszego dla kobiety niż mało miejsca do opakowania. Uczucie, kiedy wyczyścicie sobie zlew i przypomnicie sobie o brudnym garnku po zupie. Ja znam właśnie tego, doznaję. Moja córka tak się pakowała ostatnio na tańce, przedostatnio, że na trzecie zajęcia zaraz pojedzie bez baletek, bo nie wie, gdzie je dał. To jest po prostu hit. Znalazłaś? Nie. Laura, to jest po prostu niedorzeczne. Dobra, ogarnęłam. Ogarnęłam pięknie. To znaczy niezbyt pięknie. Chciałabym, żeby było lepiej, ale mam cały tydzień, żeby to ogarnąć, a wiem, że nie będzie lepiej. Nie wiem, co ten ręcznik, teraz tak patrzę, robi na świeczniku, wisi. Wygoniłam go, bo nie chciałeś, bo był teraz cały czas na zewnątrz. Ale no, ma brudne łapy, mimo że był w klatce, teraz nie umyłam łap, a ja tu teraz dosłownie podłogę umyłam. Myłam ten stół, a dalej tu gdzieś widzę. No nie wiem, żeby tak na święta posprzątać, to mi zejdzie gdzieś tydzień, żeby tak porządnie ten dom ogarnąć, bo normalnie doby człowiekowi brakuje, żeby też poza ogarnianiem domu żyć. Jeszcze wczoraj miałam, jutro miałam taki plan, że wezmę i sobie w końcu ogarnę przed domem. Pozamiatam kostkę, bo jest tyle piachu na kostce i tu przed wejściem, że sobie poogarniam. No to sobie poogarniam. Mhm. Podobno ma jutro padać, mój mąż mówi. Więc dobra, zbieram się i idę się przejść za stonem. Wiecie co? Dostałam komentarz, na który odpowiedziałam, ale nie do końca. Można by było się tu rozgadywać. Ogólnie komentarz dotyczył tego, po co ludzie pokazują w internecie, czyli ja na przykład, nie wiem dlaczego to było napisane, po co ludzie, pod moim filmem. Mogło to pytanie być skierowane bezpośrednio do mnie. Bo do mnie było papitem, nie między innymi. Co robią, co kupują, gdzie byli w internecie.
No wiecie co, YouTube to jest trochę inne medium, ale też w pewnym rodzaju medium takie jak social media. I no po to właśnie chyba służą social media, żeby pokazywać takie rzeczy. Po co w tych social mediach są ludzie i to robią. Ja uważam, ja nie wiem, dla mnie to jest już takie totalnie naturalne. Ja zaczęłam vlogować, jak byłam w Norwegii. Po prostu nudziłam się. Byłam tam sama, czułam się osamotniona. Ja tam wcale nie chciałam jechać. Pojechałam, bo mój mąż tam był, bo chciałam, żeby rodzina była razem, żeby moje dziecko było razem. My mieliśmy takie półtorej roku, dwa lata, że no albo tak, albo tak. I najłatwiejszym rozwiązaniem było po prostu to, żebym ja z Antosiem tam przyjechała. Zamknęłam działalność i pojechałam za mężem, z dzieckiem. Tam urodziła się też Laurka i zaczęłam vlogować. Bo mimo, że tam później już poznawałam ludzi, to jednak na co dzień każdy szedł do pracy, a ja byłam z dzieckiem. Co mi się wydaje? Coś za mną idzie. Nie wiem czemu. Chyba dlatego, że już się tak ciemno trochę robi. Na kamerze to wygląda jaśniej, ale tu jest tak bezludnie i tak dziwnie. Ale wracając do tematu. No i stwierdziłam, ja już kiedyś nagrałam vloga, jak Antoś był jeszcze taki malutki, pierwszego mojego vloga, jak byliśmy jeszcze w Polsce, ale nigdy go nie opublikowałam. Nigdy. A później jak pojechaliśmy do Norwegii, mówię nie, spróbujmy. Zaczęłam vlogować i to bardziej właśnie w kontekście pamiętnika. Te filmy były oczywiście publiczne, możecie pomyśleć sobie, że przecież takie filmy można dodawać sobie jako prywatne. Wiecie co? Dodawałam filmy. Tak naprawdę mój kanał nabrał przyspieszenia, jak urodziła się Laura. Wtedy najbardziej zaczął się mój kanał tak rozwijać i zaczęły przybywać te subskrypcje. Tak to było takie pojedyncze. I rozwinął się ten kanał, było coraz więcej ludzi, a ludzie wracali. I mnie to mega motywowało do tego, żeby nagrywać jak najwięcej, publikować te filmy, bo dla mnie to są super wspomnienia, tak jak już Wam mówiłam. Antoś obejrzał tyle filmów z Norwegii, ma tyle wspomnień dzięki temu zapisanych w Norwegii, bo już dawno by tego nie pamiętał, ale przez to, że od czasu do czasu się do tych vlogów wracało i wraca, w jego głowie zapisały się te wspomnienia i wiele rzeczy, których nie widać do końca na filmach, wraca. Bo on nie pamięta dzieci, z którymi się tam bawił. A stąd coś przypolował. W sensie... tam. A widzicie go? Kto znajdzie Astona? O, teraz już go... Aston! Coś tam było. Chodź! Chodź! Żadnej stójki, idziemy. Coś mu uciekło. Chodź, chodź! Dobra, idzie. Odkleił się. Trochę mi pies, bo coś zobaczył. I... no i tak to się potoczyło. No i do tej pory jestem w tych social mediach. Pierwsze byłam tylko na YouTubie. Tak naprawdę późno pojawiłam się na Instagramie. Zaczęłam tam w ogóle coś więcej tak też publikować. Dalej mało publikuję na Instagramie. Ale vlogi lubię, lubię to robić, lubię nagrywać. Dodatkowo nieraz mam z tego fajne współprace, z których korzystam, bo kto by nie skorzystał. I temu to ludzie, myślę, robią. Poza tym myślę, że większość społeczeństwa teraz to robi. To nie dotyczy tylko youtuberów, to nie dotyczy tylko jakichś influencerów, czy wiecie, kanałów, czy profili instagramowych, które mają po kilkaset tysięcy wyświetleń. Nie! To też dotyczy normalnych ludzi. Każdego z Was, kto ma swój profil na Facebooku, kto dodaje tam zdjęcia z przyjaciółmi, kto dodaje tam zdjęcia z wakacji, czy to na TikToku, czy gdziekolwiek, bo wiele... Zobaczcie, ile osób żyje w social mediach, ile ludzi jest w social mediach, którzy publikują filmy, publikują swoje zdjęcia z tego, co robili, z tego, gdzie byli. I to nie tylko ludzie, których inni obcy ludzie oglądają, ale których na przykład śledzą tylko sami znajomi. To też jest to samo.
każdy, wiecie, wydaje mi się, że bardzo dużo osób, która tak pisze takie coś, sama ma takie profile, na przykład na Facebooku i dodaje tam swoje wspomnienia. Tak naprawdę, jeżeli nie masz tego konta prywatnego, każdy może do ciebie przez niego dotrzeć i każdy może trafić na ten twój Facebook. Tak jak wspomniałam w poprzednim filmie, każdy z nas ma swoją strefę komfortu i dla niektórych właśnie to jest wręcz niewyobrażalne pokazywać to. A widzicie, ilu influencerów przekracza te granice, które ja na przykład mam. Tak jak wam mówiłam, że w życiu nie dodałabym vlogu z porodu. Dla mnie to jest tak intymna rzecz, tak intymna sytuacja, żebym nie dodała. Ale już na przykład jak Laurka się urodziła, to dodałam wam filmik ze spotkania z Antosiem, bo to było przeurocze. I sama lubię takie rzeczy oglądać, nawet vlogi z porodów też oglądam. Ale nie wyszłabym tak do swojej strefy, żeby wam to pokazywać. No nawet nie wiem, czy bym umiała nagrać lokowanie szamponu, pokazując, jak myję sobie głowę, stojąc pod prysznicem, tak jak robią to niektóre influ na Instagramach. Mimo że są na przykład tu w stroju kąpielowym pewnie, albo widać je tylko dotąd, to dla mnie to jest już taka rzecz. Nic takiego, nie mam do tego. Dla mnie nawet akty są spoko, ale ja bym na przykład swoich aktów nie dodała w internecie czy zdjęć w bieliźnie, bo jest to już dla mnie jakieś wyjście ze strefy komfortu. Albo nawet takich zdjęć brzuszkowych, które są mega piękne, ale odkrywając zbyt ciała, ja bym tego nie zrobiła. Ale nie uważam, żeby to było coś złego, bo jest coś pięknego. Tylko dla niektórych jest to bardziej takie prywatne, żeby tego nie pokazali. A dla niektórych już nie, wiecie, na przykład mam zdjęcia z porodu w albumie i jeżeli przyjdzie ktoś znajomy czy z rodziny, wiecie, no takie subtelne oczywiście zdjęcia, nie jakieś hardkorowe z akcji porodowej, ale mam takie zdjęcia i nie widzę na przykład w tym problemu, że ktoś tam, chociaż stąd wrócimy tą samą drogą w sumie, że ktoś tam z moich znajomych czy ktoś zobaczy to zdjęcie, ale nie mam ich w internecie, bo uważam, że Po co takie zdjęcia publikować? Więc dajmy po prostu ludziom żyć, niech każdy robi co chce. Tym bardziej, jeżeli to nie szkodzi drugiej osobie, bo wiadomo, nie chodzi o to, że każdy żeby publikował co chciał i żeby w internecie pojawiało się coraz więcej treści, które psują na przykład dzieciaki, które męcą w głowie dzieciom, bo uważam, że na przykład taki TikTok to momentami, jak widzę wyświetlające mi się tam treści, powinien być od 18 lat, a jest od 13 lat i wiecie, panie z podskakującym piustem, kręcący tyłkami, to raczej nie jest dobry materiał do tego, żeby oglądały to 13-letnie dzieci, chłopcy i dziewczynki. No a takie rzeczy się trafiają. Zresztą ja mam kontrolę rodzicielską. Mój Antek nie ma TikToka. Nie ma takich rzeczy absolutnie. A często na Reelsach na przykład, mimo że mam tą kontrolę rodzicielską i te treści są ograniczone, to czasami gdzieś się te treści takie niezbyt dla niego jakieś głupie piosenki, to już totalnie głupie piosenki, gdzieś mu się tam wyświetlają, a taka głupota najbardziej do głowy ludziom wchodzi. Ale to nie jest też tak, że teraz to wiecie, ja jestem fagata, to znak, kto śledzi internet, to wie i robienie z niej wielkiej Boże, co te dziewczyny ze sobą robią. Ale jeżeli ktoś słuchał choćby polskiego rapu i to wie, jakie kawałki ostre były słuchane przez nas, jak byliśmy nastolatkami, dzieciakami. No, nie będę tu przytaczać, po co dzieciom takie treści, są tu też dzieci i googlować. No ale stary dobry rap jest dobry. To, co kiedyś tworzyli, nie będę tu nawet porównywać, ale jakoś mnie ta piosenka nie zbulwersowała nawet przez to, jaki ma przekaz, tylko przez to w ogóle, że... Widzicie, do czego ludzie są zdolni w internecie. No nie jest to ewidentnie, ta osoba nie jest ewidentnie osobą family friendly i sama przyznaje się do tego, że takiego kontentu nie chce tworzyć. No ale czy to dobrze o niej świadczy? To ja nie wiem, bo chyba wydaje mi się, że po prostu jest osobą, która dla pieniędzy zrobi wszystko, a patologia i
I wyuzdane rzeczy dobrze się sprzedają. Nie oszukujmy się, nie? Choćby taki niebieska strona, która OF tak zwany, gdzie dziewczyny publikują za pieniądze treści, których widzicie za darmo na Instagramie, byście nie zobaczyli. No taki jest ten świat, świat jest zepsuty, ale naprawdę ja jestem bardzo grzeczna w tym wszystkim, co widzicie, i naprawdę czasami nawet powiem Wam, że nagrywając filmiki, jedna z youtuberek, nie będę tu przywoływać, kto się domyśli, to się domyśli, bardzo ją lubię w ogóle oglądać, oglądam ją od bardzo, bardzo dawna, jeszcze Antosia chyba na świecie nie było, a może już był. W ogóle pierwszą youtuberką, którą zaczęłam oglądać, w ogóle ja YouTube'a zaczęłam oglądać bardzo późno, bo dopiero jak miałam zostać mamą, to znaczy jak już chciałam zostać mamą i zaczęłam oglądać, no, teraz nie pamiętam, jak się ich ten kanał nazywa, ale mam i Doryska, nie? Doryskę oglądałam, to był taki mój pierwszy kanał, mega lubiłam je oglądać. Bardzo długo. Teraz wracam, ale nie tak często. No i oglądam parę tam dziewczyn, ale jedna dziewczyna cały czas pokazywała właśnie we vlogach swoje dzieci, a jakiś czas temu postanowiła, że tych dzieci pokazywać już nie będzie. Tam pojawiły się pod tym filmem skrajne komentarze od tych, że dobra decyzja, bardzo fajnie, dobrze. Ja nie wiem, za czym on tak lata. O kurde, chyba już wiemy, za czym, za bażantami. Chodź, Aston. Mam nadzieję, że tu będą dbać o to i kosili, bo tu był taki wielki krater, pamiętacie? Jak myśmy tu chodzili na spacery i tu były właśnie te kratery, takie dziury po żwirowni i oni to nawieźli i tu wszystko wyrównali, widzicie? Tu nie ma już tych takich dołów. Kto nas dobrze ogląda, ten będzie pamiętał to. To są dalej te same stawy, po których chodzimy, tylko tu rozrobili taką wielką polanę. I ja nawet sobie pomyślałam, że tu by było genialnie, gdyby posadzili las. No petarda by tu była, jakby tu był lasek, super by było. Ale myślę, że na tym się ta rewitalizacja tego terenu zakończyła, bo zaraz wrócimy do tematu social mediów, internetu. Nie, dobra, skończmy, bo widzicie, już ja taka jestem zwariowana, że mi się przekłada. Ale oglądałam tą dziewczynę i sama mam takie spoko decyzja, jeżeli tak uważa, i to nigdy nie jest za późno na to, żeby chronić prywatność swoich dzieci. I teraz wiem, pomyślicie sobie, ale ty pokazujesz swoje dzieci w internecie. Powiem Wam, że staram się, jak widzicie, jak najmniej Antka i Laury pokazywać w filmach, ale oni chcą, zwłaszcza Laura. I powiem Wam, że nieraz nagrywam i możecie zauważyć czasami w filmach, że coś mówię, jest wycięte. Bo na przykład pojawia się mój syn i robi jakieś głupie miny, nie? Za mną czy coś. Głupoty po prostu. No i ja wtedy muszę to wyciąć i ja mu to tłumaczę za każdym razem, bo tam mam rozwiązanego, że teraz to jest fajne, że się wygłupia, ale mówiłam to, że ja nie będę dodawać czy Laurka takich treści, jak ty się wygłupiasz czy coś, bo kiedyś dorośniesz i możesz tego żałować, że coś takiego pokazywałaś, ktoś może na to trafić i mogą się z ciebie śmiać, nie? Może to być wykorzystane przeciwko tobie. Więc są te dzieci u mnie na kanale, są i będą pewnie, ile będą chcieli, to tyle będą. Największe parcie na przykład to ma Laura, bo Antek tak średnio, nie? Ale czasami ma jakieś. To tak jak mój mąż ma czasem nieodpały, że chce się pojawić w tym internecie, w ogóle jak się rozgadałam. No ale patrząc tutaj, tutaj kiedyś, gdzie jest ta woda, tu, było boisko do piłki nożnej. Czekajcie, jak to było? Tam się schodziło, tam była taka ogromna górka i myśmy tam zjeżdżali na sankach i tu się szło. Potem Wam pokażę tam koło takiej rury. Przez tą rurę to był taki mostek. Przejeżdżało się i tam było, i tu było boisko do piłki nożnej. I dalej tu, gdzie woda teraz, tam był las. Dosłownie wzdłuż drogi był lasek. No lasek taki. Lasek. Tu było boisko, był lasek i była taki pagórek cały obsadzony sosnami. Tam było moje dzieciństwo. Tam żeśmy chodzili.
I tam żeśmy dużo buszowali tu po tym lasku. Właśnie pamiętam, jak byłam dzieckiem, ten las to się wydawał nie wiadomo jaki wielki, a jak szybko weszliście do niego, tak wychodziliście, bo to był dosłownie taki lasek. Ale fajnie by było, bo oni powinni chyba po takiej, bo to jest pożwirowe, to jeżeli chodzi o rewitalizację terenu, powinni moim zdaniem drzewostan przywrócić i tu powinien powstać las. Ale czy oni to zrobią? Nie sądzę. Podobno przejęły to już wody polskie, wody morskie, chciałam powiedzieć, to morskie, jak nie wiem, na południu. Ale no tak to tu wygląda. I wracam, bo już się ciemno robi. Za chwilę będą za mną mąż, dłoń. Gdzie ja jestem? Chodzę po krzakach, po nocy. Jeszcze dzika przestraszę, jak ją... Nie, tu dzików nie ma. Tu. Chociaż mój brat niedawno tu widział dziki, co wam mówią. Sarnę to można jedynie spłoszyć. Ale idziemy. Muszę powoli wziąć się i kupić Foresta Astonowi. Poniedziałek dzisiaj. Spoko, że pojechaliśmy do szczepienia za Astonem. To jutro jest ten dzień. Jutro jedziemy zaszczepić Astona. No bo Aston powinien mieć w styczniu już szczepienia. No zawsze się zagapimy z tym. Już miałam czekać, aż będą tu szczepić. No ale lepiej późno niż wcale. Czasami dzieci chorują mi. Zresztą on miał teraz rewolucję po tej karmie i nie wiem, teraz się znowu uspokoiło. Tak mu śmierdziało z pyska po karmie, ale teraz już właśnie znowu mu nie śmierdzi. Nie wiem, o co chodzi. Już nie wiem, czy tą karmę zmieniać, czy na razie, już chyba na razie poczekam. Zobaczymy, bo może inne. Tylko wolałabym mu zmienić, bo mieliśmy kiedyś karmę z John Doga i ona jest... totalnie kurczaka pozbawiona i chyba, chociaż zastanowi się tam, raczej po tym kurczaku nic nie dzieje. Zobaczymy. Dobra, ale gadam, ale jakoś mi tak raźniej, bo wiecie, taka nie czuję się samotna, jakbym z kimś szła. A widzicie, taki przegadany vlog i to nie jest tak, bo piszecie mi, szkoda czasu na takie komentarze. To nie są zbędne komentarze, to są opinie ludzi, którzy mają zdanie na jakiś temat. Wiecie, o co chodzi? To są... Mają prawo ludzie mieć jakiś niesmak do tego i ma im się prawo to nie podobać. Wiecie, tak jak starszym paniom, nie wszystkim, a i młodym nie podobają się tatuaże, tak innym mają prawo nie podobać się to, że ktoś publikuje tam cząstkę swojego życia w internecie. Ludzie też często to tak właśnie nadinterpretują to wszystko, bo wydaje się im, czy wydaje się może nawet tobie, że to, co ja pokazuję, to jest za dużo prywatności. Oj, nie, naprawdę to jest tylko ułamek całego życia. No co ja pokazałam dzisiaj w tym internecie? Pogadałam do was. No i tak ten vlog może wyglądać w dużej części, bo nie codziennie się coś dzieje. Co ja wam codziennie mam nagrywać, jak ten jutro jadę na jakiś shopping, więc pewnie pojawi się jakiś haul zakupowy, bo coś jadę kupić. Mój mąż mnie wysyła do Bryko, że tam jakieś ładne zające były, to aż mnie zdziwiło, ale jemu się podobają na święta takie właśnie figurki, takie maskotkowe tych królików albo takich reniferów. To mu się podoba, powiem wam, i mi powiedział, jedź sobie, bo tam jest duży wybór, małe, duże i to, a ja to tak pomyślałam na... Co się temu chłopu mojemu stało? On mi filmik wysłał z Bryko z tymi zającami. Ja mówię, wow, o takiego męża walczę. Chociaż ostatnio jest taki dożarty. Mówię wam, jakiś taki sfrustrowany, że szok, ale dzisiaj był szczęśliwy, bo nie musiał jechać do składu budowlanego po taśmę, tylko ja mu kupiłam. Chociaż powiem wam, że no, ja się niedobrze czuję w takich miejscach. Bardzo niedobrze. Bo nie wiem, no same chłopy, chociaż była pani, to mi się na obsłudze to mi się tak raźnie zrobiło, ale potem idę na ten magazyn, wszyscy wyglądają tak samo, nie? W roboczych ciuchach, no jak to faceci w takich tych, wiecie, roboczych, budowlanych i tak dalej. No i stoi pan koło tego, no i daje mu, a on mówi, nie, ja przyjechałem tylko po zamówienie, a ja mówię, no wszyscy tu wyglądają tak samo, tylko mówię, ja się tak trochę wyróżniam, bo wiecie, zaraz posiłce.
Więc raczej nie wyglądałam na budowlańca, jakbym z budowy nie wracała. No ale poczekałam. Musiałam swoje oczywiście odczekać, to nie ma, że wiecie, pierwsza w kolejce. No i poczekałam, dostałam swoje zamówienie, pan mi daje. Mówi, proszę, przeprosił mnie, że musiałam też czekać. A ja mówię, nie no, spoko, no kolejka obowiązuje. I mówi do mnie, że... I mówi do mnie, gotowe, proszę bardzo. A ja, wow, misja spełniona. A on się tak uśmiechnął, bo chyba skumał, że no kurde, babę wysyła po jakieś taśmy izolacyjne, co ja nie mam pojęcia w ogóle, co to są, do czego i jak. No oczywiście musiałam zadzwonić, ile tych metrów, ile tego, czy taka może być, bo mówię, ta niebieska, co mi wysłał na zdjęciu, tak pomarańczowa, to kolory czasami, to uwierzcie mi, przeszłam przez budowę, to tam, chociaż tam nieraz byłam na tym składzie, ale starałam się tego unikać, bardziej mój mąż jeździł i załatwiał, bo ja musiałam wykonać oczywiście 100 telefonów, co do czego, ale dużo materiałów i dużo sprzętów poznałam. I widząc dziwną maszynę, już na przykład wiem, do czego służy. Ała, coś mnie gryzie. Ale się ciemno robi. Dobrze, że już wychodzę na drogę zaraz. Już. Ale jeszcze z miesiąc i już będzie jaśniutko. Na kamerze dużo jaśniej. O, ten iPhone to rozjaśnia. Rozjaśnia. No, mam nadzieję, że mi ten telefon posłuży długo, ale za 2 lata jeszcze pewnie wymienię, ale to jest mój pierwszy iPhone w ogóle. I nie, tak jak wiecie, kupiłam MacBooka, to nigdy już nie wrócę. Chociaż chyba będę musiała na chwilę, bo wolę sobie rower kupić. I żeby może sobie też, żebyśmy sobie rowery kupili teraz na lato niż komputer, bo z poziomu telefonu zrobię to wszystko. Co trochę trudniejsze, a planujemy może. Aston! Kot chyba. Chodź tu! Do mnie! Bo tam jest droga, żeby mi nie wyle... Chodź, chodź! No, powiem wam, że jest dużo jaśniej na telefonie, niż... Patrzcie, jak już jest ciemno. Jest o ton ciemniej. Zaraz nie będę widzieć nic, za Astona już ledwo widzę. A mam taką lampkę, muszę mu przypinać do obroży, jak idę tak po zmroku. Idziemy, wiecie, jak się wystraszyłam, że obrożę zgubiłam. Ale przecież mam na szyi. Tak, nie, miałam wrażenie, że mu wciągnęłam z obrożą, bo on ma tą naklika, żeby sobie biegał, a on ma obrożę i w pewnym momencie myślałam, że go zgubiłam, że gdzieś pobiegł, bo patrzył, on stał dosłownie 4 metry przede mną, się zlewał z otoczeniem, bo jest taki ciemno już. Chodź tu, chodź, chodź do mnie. On się nie oddala daleko. Dobra, wracamy. Mówisz, że masz relaks? Tak. I co? Piły? Ona sobie... Nie, ja cię, kochani, nie nagrywam, absolutnie. Nie, w życiu bym cię nie nagrała. Laura siedzi w wannie i wzięła sobie mój pilnik do pięt i po palcach sobie. Mówi, ale relaks. Nie, jakbyście ją zobaczyli, siedzi z tym pilnikiem i w okularkach. No. Do pływania. Ma pienę na czoło. I piłuje sobie stopy. No, a ja już umyłam sobie głowę, widać, że nie mam oklapy, ale powiem wam, że tak byłam zadowolona z tej szczotki, wam ją pokazuję, z tej szczotki, to teraz mam wrażenie, że poza tym, że ona mi nie gotuje włosy, gotuje, nie dmucha już tak jak dmuchała. Wcześniej to ekspresowo suszyło się tym włosy, a teraz mi się wydaje, że to suszenie trwa dużo dłużej i że ona mi takie siano zaczęła robić, takie fajne były włosy po tej szczotce, a teraz nic. Jak włączę na zimny nawiew, no to znowu nie za bardzo, to znowu trwa wieki. A na jedynce to idzie strasznie powoli, niby powinno mniejsza być temperatura, a to po prostu mniej dmucha. Mi się wydaje, że nawet to nie jest taka opcja, tylko że ona wolniej dmucha, a takim samym gorącym powietrzem. Nie polecam do wymiany. Jak macie taką szczotko-suszarkę jakąś do polecenia, to dajcie znać. Ja się zastanawiam nad
taką szczotką suszarką wygładzającą z Philipsa, ale powiem Wam, że nawet mi Dyson chodził po głowie, ale jest tak drogi, no dać tyle za urządzenie do suszenia włosów, chociaż jak widzę efekty po tym wygładzającym, to aż mi się normalnie chce, bo widzicie jaki mam włos, a prostownica przecież mi zniszczy te włosy. No i nie wiem, zobaczę, ale o tym Philipsie myślę z tą szczotką. Może macie tą szczotkę piękną. Nie mów jej tak, Matko Święta, Laura, zniszczysz sobie lalce włosy. Wzięła pilnik i szoruje tym pilnikiem głowę lalce. Laura, przecież jeżeli zmechacisz, zniszczysz włosy. Boże. Skrobakiem. I jedzie po włosach. Ale przecież jej zniszczysz bardzo tym włosy. Dobra, kochani, ja siedzę na wódce, ale siedzę po prostu jak na krześle. Laura! I pilnuję jej, żeby się nie utopiła. Zaraz będzie wychodzić, muszę jej głowę umyć i mam nadzieję, że za ten czas złożę vlogę.